To jest medytacja wdzięczności. Znajdź ciche i spokojne miejsce, gdzie możesz poczuć się swobodnie. Usiądź lub połóż się wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Pozwól opaść swoim rękom i nogom na podłoże. Zrelaksuj się. Zobacz, co możesz zrobić, żeby jeszcze troszeczkę bardziej się zrelaksować. Zauważ swoje odczucia w ciele. Skieruj swoją uwagę na twarz. Rozluźnij swoją twarz. Pozwól tej fali relaksacji przepływać w dół przez twoją szyję, ramiona, klatkę piersiową, plecy, brzuch, biodra, uda, kolana, łydki, aż do końców stóp. A teraz poczuj swój oddech. Poczuj, jak twój brzuch unosi się łagodnie na wdechu i opada swobodnie na wydechu. Zauważ, że gdy robisz wdech, powietrze jest nieco zimniejsze. Gdy robisz wydech, powietrze jest cieplejsze. Obserwuj chwilę ruch swojego brzucha. Jeśli pojawiają się jakieś myśli, wracaj łagodnie uwagą do swojego brzucha. Przenieś teraz uwagę na okolice serca. Jest to miejsce, gdzie możemy doznawać uczucia miłości, życzliwości, empatii i wdzięczności. Poczuj te okolice serca. Pobądź tam przez chwilę swoją uwagą. Pomyśl teraz o dużych i małych rzeczach, za które możesz być wdzięczny. Być może jesteś wdzięczny za to, że żyjesz, że oddychasz, że masz ciało. Może jesteś wdzięczny za to, że możesz poruszać się swoim ciałem. Możesz tańczyć, chodzić, przemieszczać się, możesz pójść dokąd tylko chcesz. Może jesteś wdzięczny za to, że czujesz bezpieczeństwo, za to, że masz gdzie mieszkać, że masz swoją przestrzeń, że masz dokąd wracać, masz swoje schronienie, swoje miejsce na ziemi. Może możesz poczuć wdzięczność za to, że masz zdrowie,
za to, że inteligencja twojego ciała uzdrawia cię, gdy na przykład złapiesz przeziębienie, za to, jak szybko twoje ciało się regeneruje. Może możesz być wdzięczny za to, że masz swoje zmysły, że możesz smakować tyle pysznych rzeczy, możesz pić herbatę, możesz czuć zapach perfum, możesz oglądać piękne widoki, czy przytulać się z kimś bliskim. Możesz być wdzięczny też za obfitość natury, która nas otacza, za ziemię, która nam tyle daje. Nie tylko miejsce do mieszkania, ale także pyszne jedzenie, owoce, warzywa, wspaniałe zapachy i piękno kwiatów. To, że możesz poleżeć na plaży, wspinać się po górach, wykąpać się w jeziorze. Możesz poczuć dotyk słońca na swojej twarzy, możesz poczuć powiew wiatru, możesz tak dużo zobaczyć i podziwiać piękno przyrody. To wszystko sprawia, że nasze życie jest tak bogate i tak różnorodne. A może jesteś wdzięczny za ludzi, którzy cię otaczają, za wspaniałych przyjaciół, wspierającą rodzinę, inspirujących nauczycieli, których spotkałeś na swojej drodze. Może jesteś wdzięczny za wolność wyboru, wolność swoich myśli, możliwość wyrażania się i kreowania nie tylko sztuki. Możesz też kreować swoje życie. A teraz pomyśl o kilku wydarzeniach z wczorajszego dnia, za które jesteś wdzięczny. Przywołaj to odczucie zadowolenia i radości. Poczuj je w swoim ciele. Postaraj się zaangażować wszystkie swoje zmysły. Możesz poczuć zapach, smak, dotyk. To może być pyszna filiżanka kawy albo zapach deszczu, ciekawy serial, który obejrzałeś. Teraz pomyśl o kilku rzeczach z życia zawodowego, które ostatnio ci się przytrafiły i za które możesz być wdzięczny. To może być to, że udało ci się zakończyć projekt, otrzymać komplement od współpracownika, albo chociażby ucieszyć się z widoku kwiatów na parapecie.
To mogą być naprawdę drobne rzeczy. Teraz przywołaj w pamięci kilka aspektów siebie. Za co jesteś wdzięczny sobie? To mogą być aspekty fizyczne, na przykład to, że masz piękne oczy, albo pięknie się uśmiechasz. To mogą być też cechy charakteru, na przykład to, że zawsze pamiętasz o urodzinach swojego przyjaciela, albo często się uśmiechasz, lub inne zdolności, na przykład, że umiesz upiec pyszne ciasto, lub wiesz, jak pięknie się ubrać, jak dopasować kolory. Teraz wróć powoli i łagodnie do swojego ciała. Powróć uwagą do swojego oddechu. Zobacz, kiedy robisz wdech, kiedy wydech. Zacznij powoli poruszać palcami stóp i dłoni. I jak poczujesz się gotowy, otwórz powoli oczy. Uśmiechnij się do siebie z wdzięcznością.